Państwa serdecznie. Mam przyjemność przywitać Państwa na kolejnym wieczorze z kolędą i pastorałką organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ligoty. Jest to już 12 koncert właśnie w ramach tych wieczorów kolędy. Kolędy to nieodłączny element świąt Bożego Narodzenia w Polsce. Od wieków w wielu polskich domach kultywowana jest tradycja wspólnego śpiewania tych jakże pięknych pieśni o charakterze religijnym. Wspólne kolędowanie bowiem zbliża ludzi, buduje między nimi więź, daje uczucie bliskości, łączności. Zawarty jest w nich nieprzebrany skarb z naszych najlepszych wartości i uczuć religijnych, narodowych, ale także związanych ze wspomnieniami z dzieciństwa, wigilii, choinki, prezentów, wspólnego kolędowania. 18 maja 1841 roku Kolegium de France Adam Mickiewicz mówi: nie wiem, czy jaki inny kraj może pochlubić się zbiorem podobnym do tego, który posiada Polska. Mówię o zbiorze kantyczek, obejmującym pieśni kościelne, pieśni o Bożym Narodzeniu. Uczucia w nich wypowiedziane, uczucia macierzyńskie, gorliwej czci Najświętszej Panny dla polskiego dzieciątka, to tak delikatne i święte, że tłumaczenie je prozą mogłoby je spospolitować. Trudno by znaleźć jakiejkolwiek innej poezji wyrażenia tak czyste, o takiej słodyczy i delikatności. Kolędy w Polsce cieszą się niesławnącą popularnością już od XVI wieku. Śpiewane były w Złotym Wieku i podczas zaborów, w czasie II wojny światowej i w czasie PRL-u. Towarzystwo Przyjaciół Ligoty, organizując od wielu lat te koncerty, chce podtrzymać dobrą tradycję i uwrażliwić na piękno i wymowę polskich kolęd. Witam przybyłych do nas dzisiaj gości. Burmistrza Czechowic Dziedzic, pana Mariana Błahuta. Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, pana Bartłomieja Pajpra. Radnego powiatowego pana Marcina Dzikiego. Sołtysa Ligoty pana Stanisława Słowika. Dyrektora szkoły nr 2 w Jadowicach panią Adriannę Czylo. Przewodniczącego Rady Rodziców w szkole nr 1 w Ligocie pana Łukasza Siepińskiego, prezesa Kółka Rolniczego w Ligocie pana Stanisława Wojciecha, przewodniczącą koła nr 10 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ligocie panią Janinę Dziek. Mieszkańców Ligoty oraz pobliskich miejscowości, którzy dzisiaj tutaj do nas przybyli. Serdecznie. I witam dzisiejszych wykonawców, czyli Zespół Pieśni i Tańca Beski. Oraz z kapelą oczywiście. Barbara Jędrzyk, kierownika artystycznego, instruktora oraz choreografa zespołu. Oraz panią Agatę Polo, kierownika zespołu. Witam oczywiście również naszych następnych wykonawców, to jest Krzysztof Ligockiego Mieszanego Pólu Ludnia. Na
Franco. Zanim zaproszę Państwa do wysłuchania koncertu, przedstawię harmonogram dzisiejszej imprezy, dzisiejszej uroczystości. Otóż w pierwszej kolejności wystąpi z programem Zespół Pieśni i Tańca Beskid, po czym usłyszymy koncert w wykonaniu Chóru Lutnia. Następnie zaprosimy Państwa do degustacji śląskiego kołacza. Serdecznie zapraszam. A na zakończenie programu serdecznie zapraszam, abyście Państwo nie wychodzili, i zapraszam na dalsze kolędowanie na zewnątrz koło ogniska i przy przygotowanym przez nas grzańcu, który będzie Państwa rozgrzewał od wewnątrz, ognisko od zewnątrz, a grzaniec od wewnątrz. Serdecznie zapraszam, myślę, że Państwo nie jest własne. I jeszcze prośba taka mała, ponieważ impreza dzisiejsza jest dotowana wyłącznie, jest finansowana przez nasze stowarzyszenie, nie jest zupełnie dotowana, więc serdecznie proszę o jakieś cegiełki, jest tutaj możliwość, z tyłu sali jest przyleczka, więc bardzo proszę. A więc przenieśmy się w Boże Narodzenie w klimat betlejemskiej szopki, aby uchylić się z kolędą narodzonego Jezusowi. Zapraszam.